Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Jest mi niezmiernie miło spotkać się dzisiaj z Wami na szkoleniu 10 kroków do ogrodu kwitnącego od wiosny do jesieni. To oczywiście moje podejście, czyli jak ja bym zrobiła, żeby właśnie ogród był ukwiecony przez jak najdłuższą część roku. I czego dowiecie się na dzisiejszym szkoleniu? Tego właśnie, jakie 10 kroków prowadzi do pięknych rabat kwiatowych oraz jak poprawić istniejące rabaty. To będzie z takim naciskiem na to, jak poprawiać rabaty, które już istnieją, ale także te 10 kroków, umówmy się, one są uniwersalne, sprawdzą się także dla osób, które swój ogród dopiero będą zakładały. Ja jeszcze tylko się przedstawię osobom, które być może są tu pierwszy raz. Ja uczę w szkole projektowania ogrodów i pomagam właścicielom podwórek w pełni wykorzystać potencjał ich miejsca oraz zaplanować ogród, który będzie cieszył oko o każdej porze roku bez potrzeby ciągłej pielęgnacji. No zaczynamy. No to zaczynamy od tego, jak ja Wam proponuję nie robić. Nie robić. To jest częsty typ ogródka. Ja na to mówię, że to jest ogródek z PRL-u. Taki starodawny typ tworzenia ogrodu. To nie jest ogródek babciny. Czasami niektórzy mówią, że mają taki sentyment do ogrodów takich właśnie babcinnych, do tego, co rosło u babci. Nie. Babcine ogródki były zupełnie inne, te wiejskie ogródki były zupełnie inne. To jest taki typ ogródka, który ja nazywam PRL-owskim. On jest ozdobny, owszem. Mają się tu znaleźć wszystkie kwiatki, jakie tylko dostaniemy. Te kwiatki no tak służą do pokolorowania rzeczywistości. Tak jak w tym PRL-u, szaro, buro, ponuro, no to troszkę sobie chcieliśmy, no ja może nie, ale jeszcze to starsze pokolenie chciało sobie podkoloryzować ten świat, podkolorować, więc na tych rabatkach było po prostu wszystko. Te rabatki były też wyrazem takiej zaradności, że coś zdobyliśmy, coś się udało wysiać samodzielnie, to nam przyniosła sąsiadka, to dostaliśmy od koleżanki i było dużo, i chociaż w sklepie nie było nic, to u nas było dużo i pełno wszystkiego. Jedyny problem z takimi ogródkami to jest to, że tam nie ma kompozycji, tam nie ma, nie chcę nikogo obrazić, tak, nie jest to moim celem. Natomiast to nie są ogródki na nasze czasy. To były ogródki, okej, w czasach, kiedy taka była na nie potrzeba. Natomiast jeżeli ktoś z Was wybudował swój dom już w XXI wieku, to te ogródki, takie PRL-owskie, zupełnie do takiego domu nie pasują. Jeżeli ktoś z Was jeszcze ma stary dom z lat 60., no 70., okej, być może i na wsi, tak, i na wsi, to być może taki ogródek się obroni. Natomiast już przy każdym domu nowszym, nie, nie radzę Wam czegoś takiego. Tutaj jak były takie przestrzenie pomiędzy tymi roślinami, każda, takie pojedyncze sztuki, prawda? Każda roślinka tak jakby jest indywidualna. No tak rabaty mogą wyglądać, proponuję, żeby wyglądały przy takim ogrodzie wiejskim, bo to jest, można powiedzieć, wiejskie, rustykalne, też pasuje do pewnego stylu, do pewnego klimatu, więc ten nasz dom, pamiętajmy, że to zawsze musi być wszystko spójne ze sobą, jeżeli jest drewniany, jeżeli jest w stylu takim rustykalnym, powiedzmy bardziej, albo jest po prostu starym domem, no to taka rabata będzie przy nim wyglądała super. Jaki jest problem z rabatami bylinowymi? Taki, że one są nieprzewidywalne. Byliny są roślinami nieprzewidywalnymi, to znaczy u każdego rosną inaczej. U mnie, no co, na przykład jeżówka może mieć 50 cm wysokości i ta sama odmiana u kogoś innego będzie rosła na metr. I teraz ciężko jest mi powiedzieć, wiesz, posadź u siebie jeżówkę z przodu, bo ona będzie niższa niż ta perowska, którą tutaj masz, no nie? Natomiast u kogoś innego, jak ta jeżówka wyrośnie na metr, a z kolei perowska nie będzie szła, to może się okazać, że te rośliny się zasłaniają. W moim ogrodzie może być zupełnie inaczej niż w czyimś innym ogrodzie. Byliny są nieprzewidywalne. Możemy sobie wyobrazić, że u jednych będą zwartą kulką, sztywną, tak, o sztywnych gałązkach, sztywnych pędach, a u innych te kwiaty będą takie długie, na długich łodyżkach i będzie ta bylina taka rozłożysta, rozklapiona wręcz. Zawsze patrzymy przez pryzmat tego, co my mamy w ogrodzie. Więc osoby, które dopiero będą zakładały swój ogród, które planują rośliny w ogrodzie, to ja bardzo polecam, zaczynajcie od drzew i od krzewów, a w międzyczasie uczcie się bylin, bo byliny są nieprzewidywalne. To, że gdzieś Wam ktoś powiedział, czy w szkółce, czy w katalogu roślin wyczytaliście, że ta roślina to rośnie tyle, a tyle centymetrów, tyle, a tyle szerokości, to w Waszym ogrodzie zupełnie nie musi być prawda. Więc byliny są trudne. To, że wiele osób ma te ogrody bylinowe, no nie, takie, że nie jest z nich zadowolona, to wynika z tego, że bylina jest trudną rośliną do aranżacji. Tego byliny ja doradzam osobom, które już byliny mają, bo wiedzą, jak u nich rosną.
A jak wiemy, jak coś u nas rośnie, to jesteśmy w stanie teraz to tak przesadzić i tak umieścić na rabacie, żeby już w końcu było dobrze. No nie? Pomożę Wam do tego jeszcze te 10 kroków, które tutaj wymienię, żeby usystematyzować właśnie tą wiedzę o bylinach, którą my mamy. Zrozum klasyfikację bylin, czym one są i jak wyglądają. Popatrz na te swoje byliny, no szczególnie jak je już masz, jakie one są. Interesuje nas kilka cech tych roślin. Nie musimy wiedzieć wszystkiego o wszystkich bylinach na świecie. Wystarczy, że popatrzymy na te swoje byliny i dowiemy się, zaobserwujemy, czy one są strukturalne, czy nie. Potrzebujemy wiedzieć, jaki bylina ma kolor kwiatu, czyli kolorystyka nas interesuje. Bylina nie zawsze kwitnie, ma taki okres, kiedy ma tylko liście. I interesuje nas, jaką ona ma wysokość w momencie, kiedy nie kwitnie, a kiedy kwitnie. Po to, żebyśmy mogli na rabacie poustawiać te rośliny wysokościami, żeby jedne nie przesłaniały drugich i termin kwitnienia. Skoro chodzi nam tutaj o ogród kwiatowy, tak? Ja to wszystkie te rośliny tak jakby grupuję tutaj pod takim hasłem, że to jest kwiat. Czyli niezależnie, czy to są krzewy, czy to są byliny, czy to są rośliny jednoroczne, wspólny mianownik to jest kwiat. My chcemy na tej rabacie mieć kwiat. Skoro tu jesteście, to chcecie mieć kwiaty, niezależnie od tego, co kwitnie, jaki rodzaj rośliny kwitnie, czy to będzie krzew, czy to będzie drzewo nawet. Poznać byliny. I ten punkt jest już trudny na samym początku. Już pierwszy punkt jest trudny dla osób, które są początkujące. Natomiast jeżeli ktoś będzie rearanżował swoją rabatę, będzie wprowadzał na niej remont, to już ten punkt powinien mieć opanowany. Nie powinno zająć dużo czasu, żeby usystematyzować taką wiedzę o roślinach. No to dalej, jak już znamy, poobserwowaliśmy te nasze rośliny, to patrzymy na miejsce. Same rośliny to nie wszystko. One są gdzieś, na jakiejś rabacie. Co nas interesuje, jeżeli będziemy analizować miejsce? Interesuje nas tło, czyli czy za naszą rabatą nie ma czegoś w zupełnie innym kolorze niż kwiaty na naszej rabacie? Czy te kolory się nie gryzą? Czy to nasze tło, które mamy, nie wymaga jakiejś poprawki, bo być może tam jest jakiś śmietnik, jakieś składowisko czegoś, może mamy brzydki widok i nasza piękna rabata wychodzi i tak jakby zapożycza sobie ten brzydki widok. Choćby ta rabata była najpiękniejsza, to jak będziemy mieć ją na brzydkim tle, no to nie będziemy mieć satysfakcji z takiego widoku. Dalej, kształt i wielkość. Co innego posadzimy, zupełnie inne rośliny w innym układzie. W innym układzie, w innym schemacie. Będziemy sadzić na rabacie, która ma szerokość metra i która jest na przykład przy ogrodzeniu, mamy jakiś żywopłot albo pełne ogrodzenie i mamy metr, jeszcze dobrze jak mamy metr, bo są osoby, które mają 50 cm i chcą tu tworzyć rabaty piętrowe, urozmaicone, tak, z mnogością roślin. No nie. Inaczej się podchodzi do rabat wąskich. Rabata wąska to jest dla mnie do metra. Inaczej się podchodzi do rabat, które mają 2 metry, 3 metry. Oczywiście zależy to jeszcze od kształtu, od tego, czy one są otoczone trawnikiem, czy one są w jakimś na przykład zakątku, gdzie one są umiejscowione, ale miejmy tą świadomość, że są na to gotowce, są na to schematy, że jeżeli mamy metr, to sadzimy rabatę kwiatową, bo o kwiaty tutaj nam się rozchodzi, no nie w układzie piętrowym. Te rośliny będą raczej wszystkie równe. I teraz możemy tylko manewrować tutaj kolorystyką, możemy je sadzić odpowiednio, czy to blokowo, czy możemy taką tęczę z nich zrobić. No różne są rodzaje, umówmy się. Natomiast jest to co innego niż na rabacie, która jest szeroka. Więc patrzymy najpierw, analizujemy to, czym dysponujemy, jakie mamy miejsce. Już nawet nie mówię tutaj o warunkach glebowych, słonecznych, które będą pomocne, żeby dobrać te rośliny. Mówię o takim efekcie wizualnym. Mamy przeanalizowane miejsce. To dalej poznajemy rodzaje kwietników rabat. To jest taka rabata kwiatowa, ogród kwiatowy, złożony wyłącznie z bylin. No, oczywiście zgodnie z zasadami projektowania, jest tu jakaś kompozycja, jest zachowana jeden schemat kolorystyczny. Możemy powiedzieć, że to jest taka rabata dla motyli, dla zapylaczy. To jest coś, co mi przychodzi jako pierwsze na myśl, kiedy mówię ogród kwiatowy. Jak myślę o ogród kwiatowy, to mam takie wyobrażenie, ale to nie jest jedyne, co możemy zrobić. Możemy mieć po prostu rabaty preriowe, czyli do tych bylin dodajemy trawy. Oczywiście w rabatach preriowych chodzi o coś zupełnie innego. Tu już się nie liczy kwiatek. Kwiat i kolor to jest coś drugorzędnego. Tutaj się liczy nastrój, klimat, taki bardzo naturalistyczny. Też ogród, idea ogrodu też jest taka, że on jest przyjazny zapylaczom, jakimś motylom, pszczółkom. Natomiast wydźwięk tego ogrodu, taki nastrój, który my tutaj widzimy, jest zupełnie inny. I słuchajcie, nie każdemu pasuje. Nie ma co się zmuszać do robienia
ogrodów takich preriowych, jak my chcemy, żeby było kolorowo. A żeby było kolorowo, to wcale nie musi w tym ogrodzie być dużo traw, tak? Przynajmniej typu właśnie takiego, jak jest na tych rabatach preriowych. I co jeszcze możemy mieć w ramach takiej rabaty kwiatowej? No, najprostszy typ to jest rabata mieszana, czyli kiedy mamy drzewa, krzewy, byliny, rośliny jednoroczne, rośliny cebulowe, dużo rodzajów roślin. Wtedy też najłatwiej jest utrzymać atrakcyjność takiej rabaty przez cały rok. No bo w przypadku ogrodów, załóżmy preriowych, no będzie ten jeden miesiąc, kiedy my wytniemy do zera i trawy, i byliny, zanim nowe urosną, zanim nabiorą wysokości, no to będzie ten miesiąc czy półtora tak łyso na rabacie. Możemy temu zapobiec, dodając po prostu drzewa, krzewy, robiąc jakieś obwódki. To jest najłatwiejsze. Rabata jest atrakcyjna cały rok, pasuje do każdego stylu, bo po prostu na taką rabatę można wstawić rośliny, jakie chcecie. Chcecie ogród leśny, może być leśny, macie słoneczną patelnię, można wstawić różankę. Jeżeli ktoś z Was jest tutaj, kto chce założyć ogród dopiero, to proponuję od takiego właśnie zacząć. Jest na to kurs w Szkole Projektowania Ogrodów, rabata na długie lata. Każdy może sobie samodzielnie zaprojektować taką właśnie rabatę mieszaną. Kurs Rabata na długie lata jest właśnie o takiej rabacie mieszanej. I to, co Wam chciałam powiedzieć, to jest to, że to nie jedyny podział. Znając nawet zasady, a nie wiedząc tak naprawdę, do jakiego typu tej rabaty my dążymy, może być nam ciężko. Czwarty punkt to jest: wybierz schemat ogrodu kwiatowego. A weź wybierz. Słuchajcie, znaleźć takie schematy graniczy z cudem. Nie wiem, czy Wam się uda znaleźć schemat ogrodu kwiatowego. Ja na swoje potrzeby i na potrzeby ogrodów, które kiedyś zdarzało mi się klientom zakładać, wypracowałam takie schematy. Tu są różne szerokości rabat, dwumetrowa, trzymetrowa, i jak są ustawione rośliny na tej rabatce, jakiej wielkości roślin na rabatce, przy założeniu, że to jest miks wody. Bo tak jak Wam mówię, że są różne te typy rabat, można nazwać tą rabatę mieszaną, rabatę z drzew, krzewów, bylin, można ją nazwać, że to jest mixed border, jeżeli jest gdzieś tam wzdłuż granicy działki i projektujemy taką rabatę, no to w zależności od tego, czy ona ma 2 metry czy 3 metry, rośliny rozmieszczamy w taki, a taki sposób. Nie ma tu nazw roślin, nie ma tu żadnej kolorystyki do tego, to jest schemat, co nam się zmieści na tej rabatce. Bo owszem, znajdziecie gdzieś w internecie takie gotowe projekty rabat, tak? Gotowe projekty rabat, że tutaj rośnie taka roślinka, tutaj rośnie taka roślinka, ale jak macie swój ogród, w którym chcecie pozmieniać rośliny na rabacie, poprzesadzać je, czyli pracujecie już z czymś i te rośliny no nie zawsze się pokrywają z tym, co ktoś wymyślił na projekcie, tak? Nie jest tak łatwo nam czasami znaleźć zamiennik, żeby no było tak samo jak tutaj na obrazku, prawda? Natomiast no już jakieś rośliny mamy, no to co, wyrzucimy je? Natomiast pod schemat łatwo jest takie rośliny podstawić, no bo jak ktoś już wie, czy jego roślinka to dorasta do 50 cm, czy to jest sadziec i rośnie do 1,5 metra, to wystarczy takie roślinki, wystarczy sobie pomalować tak naprawdę ten schemat, te kółeczka, żeby zobaczyć kolorystykę, czy by nam tutaj pasowała, i dalej wszystko się zgra. Więc to jest, uważam, coś bardzo przyjemnego. Ten schemat będę udostępniała osobom, które dołączą do warsztatów. Tutaj mam jeszcze rabatę taką w stylu preriowym, czyli tak jak u Adolfa, jak to zrobić taki keksik, jak zrobić nasadzenia blokowe, tak jak na przykład u Gertrudy Jekyll. Obliczamy wysokość poziomów rabaty. Łatwo powiedzieć. Znowu dopasowujemy to do swojego ogrodu, do swojego miejsca, do swoich roślin, czyli jak już znamy te rośliny, tak? Bo w pierwszym punkcie mówiłam o tym, żeby je poznać, więc jak już sobie tam wypiszecie wysokości roślin, te poziomy roślin, no to zobaczycie, która niższa, która wyższa, więc którą w tym schemacie, w które miejsce włożyć. Chodzi generalnie o to, żeby te niższe były z przodu i nie zasłaniały nam tych wyższych. Dalej, wybieramy schemat kolorów. Można to zrobić na początku, ja to zawarłam dopiero jako punkt szósty, po trochę dlatego, że jak mamy takie rabaty, które chcemy remontować i mamy na nich totalny miszmasz i mamy właściwie wszystkie kolory, żółty, pomarańczowy, czerwony, niebieski, fioletowy, granatowy, różowy, to może nam być ciężko sobie zdecydować, to na tej rabacie to będą jednak te ciepłe kolory czy te zimne kolory. Natomiast jeżeli rozpiszemy sobie to i wielkościami i spróbujemy już podstawić pod odpowiedni schemat, to część roślin nam tak jakby wypadnie, bo się nie będzie w ten schemat wpisywała,
Więc zostanie węższa grupa. Może łatwiej wtedy będzie wybrać ten kolor, ale to mówię, schemat kolorystyczny akurat można wybrać w każdym czasie. Jedne osoby są zdecydowane od razu, że chcą mieć na przykład białą rabatę i tylko białą, z białych kwiatów. Inne osoby powiedzą, że nie, no taki różowy, lila, róż, fiolet, to są ich kolory i takie mają być i wiedzą o tym od początku i tak jakby konsekwentnie budują tą kolorystykę ogrodu. Wtedy okej, okay. Wtedy jeżeli to jest taki punkt, który my wiemy na pewno, to on jak najbardziej może być jako pierwszy punkt. Natomiast to, żeby wiedzieć, jakie są kolory na rabacie, tak czy inaczej będziemy musieli wiedzieć, ponieważ będziemy wybierać pary kwiatów. Pary kwiatów oraz byliny buforowe. Możecie to sobie tak skojarzyć, że chodzi nam, przypominam, o ogród, który kwitnie od wiosny do jesieni, kwitnie cały czas. Jak sobie wyobrazimy taką wielką rabatę i teraz my mamy zrobić na niej porządek, od czego by tu zacząć, no nie? No to nie chodzi o to, żebyśmy się teraz załamali, że mamy taką wielką ilość tych roślin, tylko zaczynamy od najmniejszej jednostki, jaką możemy wyodrębnić na tej rabacie. Taką naszą jednostką tutaj będzie para roślin. I chodzi o to, żeby dwie rośliny, które posadzimy obok siebie, no nie muszą być pojedyncze rośliny, mogą być grupy roślin, prawda? Natomiast te dwie odmiany różnych roślin, które posadzimy gdzieś w swoim sąsiedztwie, kwitły w tym samym czasie i kiedy kwitną, to żeby te kolory do siebie pasowały. I tak tworzymy pary, grupujemy te rośliny. Albo dwie, albo trzy, w zależności od tego, jak dużą mamy tą naszą rabatę. I teraz wiedząc, ile czasu ta nasza roślina kwitnie jedna z drugą, no to albo ustawiamy je tak, że kwitną w tym samym czasie, dokładnie, niemalże, albo no one gdzieś tam się zazębiają i musimy szukać kolejnej rośliny, żeby się zazębiło to kwitnienie. No i byliny buforowe to tak naprawdę wypełniacze, które rośliny, które kwitną na takie neutralne kolory, albo trawy w tym ogrodzie, albo takie słomkowe różne odcienie, albo rozbielone, tak, rozbielone wszystkie takie wypłowiałe kolory, można powiedzieć, które zdaje się pasowałyby do wszystkiego, czy to będą błękity, czy to będą róże, to będą pasowały do wszystkiego. I takie rośliny buforowe, takie oddzielające, można powiedzieć, od siebie inne rośliny, w zasadzie nie muszą być sparowane ze sobą, no nie? One służą jako takie wypełnienie. Te pary tworzymy właśnie w oparciu o kalendarz kwitnienia, czyli o tą analizę z pierwszego kroku naszego. Dobrze jest sobie uświadomić, ile czasu roślina kwitnie. Byliny nie kwitną też jakoś specjalnie i szalenie długo. Może ktoś powie, nie, no u mnie, nie wiem co, szałwia to kwitnie i kwitnie i kwitnie i kwitnie, ale jakby się jej nie przycięło, to nie kwitnie, a nawet jak się ją przytnie, to jest ten okres, kiedy nie kwitnie, więc możemy powiedzieć, że ona kwitnie 2 tygodnie, później trzeba ją obciąć, trochę odczekać, no i zakwitnie jeszcze raz, prawda? Więc te byliny nie kwitną aż tak długo, jak się nam wydaje. Nie w każdym rodzaju ogrodu chodzi o to, żeby ten kwiat był i żeby to kwitnienie było. Patrz u Pieta Udolfa, tak? Tam w ogóle nie chodzi o to, żeby te byliny przycinać. One mają ładnie się zestarzeć, ładnie zamrzeć tak naprawdę. Jeżeli nasza rabata nie jest jakaś duża, jeżeli mamy tylko jakiś mały fragmencik miejsca na tą rabatę, to postawmy na takie byliny, które kwitną długo, kwitną długo, więcej niż te 2 tygodnie. Jest trochę takich roślin, nie powiem. Natomiast no ja się akurat często spotykam z tym, że o, ktoś tam miał dzwonki, bo dzwonki takie ładne, a one tam kwitły 2 tygodnie, a dalej są zielone liście. No są, tak ta roślina ma. Więc nie ma co tutaj się dziwić. Jeżeli mamy tyle miejsca, że sobie możemy pozwolić na duże rabaty, na to, żeby faktycznie te rośliny kwitły 2 tygodnie i koniec, to super, to możemy tak komponować, właściwie wybierać wszystko, co nam się podoba. Natomiast jeżeli ta ilość miejsca na rabacie jest ograniczona, no to skupmy się na takie, które kwitną dłużej. I tutaj dla osób z warsztatów dobra wiadomość, ponieważ będzie udostępniony taki zestaw roślin długokwitnących. Długokwitnących to znaczy no powyżej miesiąca. Powyżej miesiąca, chyba powyżej 40 dni nawet tam zebrałam rośliny, takie najdłużej kwitnące, jakie udało mi się zebrać. Różne, więc i krzewy, i byliny tam są. Poukładajmy sobie teraz te rośliny według kwitnienia, te pary roślin, pamiętajmy, żeby kwitły. Jak kwitnie w jednym czasie tylko jedna roślina na rabacie, no to okej, okay, ale można zrobić to lepiej. Dlatego ja mówię o tym, żeby co najmniej te pary kwitły, bo wtedy od razu jest wrażenie, no nie? Efekt jest. A teraz wyobraźcie sobie, jak mamy taką parę roślin, które kwitną jednocześnie. I powtórzymy tą parę w innym miejscu na rabacie, czyli mamy dwie tak jakby plamy koloru, to jest dopiero efekt.
robi się efekt coraz większy z dobrą, tak jakby, konstrukcją tej rabaty. Dalej. Obliczamy liczbę roślin do przyszłego ogrodu kwiatowego. Jeżeli ktoś dopiero zaczyna zakładać rabatę, no to dobrze by było, żeby przewidział, ile teraz on czego ma kupić, rozmnożyć ewentualnie. Natomiast osoby, które będą coś przesadzały z jednej rabaty, na przykład na drugą rabatę, no to trzeba teraz zaobserwować. Skoro z tej rabaty zabraliśmy coś, przywrotnika na przykład zabraliśmy, a on zajmował jakąś tam powierzchnię, nie wiem, 50 na 50 centymetrów, powiedzmy, to tyle mamy pustej przestrzeni. No to co my teraz tutaj będziemy wstawiać, tak? Z czym zamieniać? To może być zarówno taka roślina, którą już mamy na rabacie, wystarczy ją, nie wiem, rozmnożyć, dokupić, dostać od kogoś taką samą i dosadzić, żeby była większa plama tego koloru, tego kwiatu, ale może to być inna roślina, bo jakiejś nam brakuje, bo okazało się teraz, że no nie mamy tej pary. Na przykład w okresie, w pierwszej połowie czerwca brakuje nam czegoś do pary, nie wiem, do szałwii, tak? Mamy szałwię i nic więcej nie kwitnie wtedy na rabatce. No to zastanawiamy się wtedy, co dosadzić kwitnącego w danym okresie czasu, żeby stanowiło parę z granatowym kwiatem. No nie? Takie podejście Wam proponuję. Ostatni punkt, 10. To jest sadź zgodnie z planem i zobacz efekt już w tym sezonie. A po co sadzić w prawidłowych odległościach? Pamiętajcie, że każde miejsce, które nie będzie zagospodarowane przez roślinę ozdobną, zarośnie chwastami. Więc jeżeli chcemy mieć ogród małoobsługowy i taki, którego nie trzeba za bardzo pielić, no to nie zostawiajmy pustych miejsc dla tych chwastów. Jeżeli chodzi jeszcze o ten plan, my możemy sobie oczywiście rysować, tak jak ja pokazywałam tutaj ten schemat, te schematy różne, kółeczka i tak dalej. Możemy sobie rysować jakiś plan i projekt, przy czym projektowanie, no uważam za niemalże takie konieczne dla osób, które zakładają rabatę, które mają zero, puste miejsce i teraz tą rabatkę swoją będą chciały obsadzić. Kupią roślinki nierozrośnięte, malutkie, wąziutkie w maleńkich doniczkach, no to z dużym prawdopodobieństwem posadzą te rośliny za gęsto i zaraz będą musiały je przesadzać. Natomiast, tak jak ja tutaj mówię, myślę, w większości do osób, które będą ten ogród swój poprawiać, to widzą, do jakich rozmiarów te rośliny już się rozrosły, tak? Więc sadzenie zgodnie z planem często może być sadzeniem na podstawie zdjęć. Czyli odgrzebujemy sobie z telefonu, gdzieś z archiwum zdjęć w telefonie, jak to ta nasza rabatka, którą teraz będziemy zmieniać, wyglądała właśnie w maju, wyglądała w czerwcu. Jeżeli to jest kwestia poprzesadzania teraz roślin, no to można się posiłkować właśnie fotografiami, tymi schematami i to powinno wystarczyć. Często jest tak, że przecież nie robimy remamentu na całej rabatce, tylko zabieramy z niej to, co nie pasuje, na przykład kolorystycznie, tak? No, coś się gryzie bardzo z innymi kolorami, zabieramy, a w to miejsce wkładamy coś, co pasuje. Więc często to jest na zasadzie, że my wymieniamy jakieś pojedyncze rośliny. Przechodząc dalej, mam nadzieję, że widzicie, że to, co Wam powiedziałam, te dzisiejsze 10 kroków, to jest tylko wierzchołek góry lodowej, że powiedziałam Wam, co ja bym zrobiła po kolei i jakbym podeszła do myślenia o bylinach w swoim ogrodzie. Natomiast osoby, które chcą poprawić swoje rabatki bylinowe i są gotowe na to, żeby dołączyć do warsztatów, na które Was bardzo serdecznie zapraszam. Program tych warsztatów jest dokładnie taki, jak dzisiaj omówiłam. To jest te 10 punktów. Jeżeli będziecie potrzebowali spotkania live, będzie spotkanie live z pytaniami, odpowiedziami, jak najbardziej. Możemy się spotkać na Zoomie, czyli możemy porozmawiać oko w oko. Możecie podesłać na Facebooku zdjęcia swojego ogrodu. Ja w nie zajrzę, będę wiedziała, jak doradzić. I teraz tak sobie wyobrażam, że macie dwie drogi, albo powolną, samodzielną naukę i niewiadomy efekt, czyli prawdopodobnie za jakiś czas znowu trzeba będzie przesadzić te rośliny, dostosować je do, no, do tego, żeby nam pasowało. Albo drugą drogę, czyli szybką naukę ze mną i efektowne rabaty natychmiast. Natychmiast, no bo zakładam, że przesadzamy je zaraz, tak? Czyli na jesieni już ten efekt będziemy w stanie zobaczyć.